A to niespodzianka. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale suwerenny.pl prosto z Polski. Nie z Paryża, nie z Francji, ale z Polski. Pogoda jest jaka jest, jest zimno. Ponuro, pochmurno, ale mam nadzieję, że wiosna tutaj też zawita już wkrótce, bo już jest przecież połowa marca. Zobaczcie. Mam nadzieję, że też te samochody nie będą zagłuszać. Zobaczcie, tutaj jest Lidl. Po prawej jest Lidl. Niemiecki Lidl. Po lewej jest polski Polo Market. Jak myślicie, do którego pójdę zrobić zakupy? Oczywiście, że pójdę do Polo Marketu. Proszę Was bardzo. Jeśli oczywiście jesteście w stanie, jeśli... Bo wiadomo, różnie to bywa, ale jeśli tylko macie do wyboru albo niemieckie, czy francuskie, lub polskie, zawsze starajcie się zrobić zakupy w polskich supermarketach, w polskich sklepach. Ponieważ to jest polskie, tutaj pieniądze zostają w Polsce, a te supermarkety, firemki, oni zabierają całą kasę za granicę, do Niemiec, do Francji, a tutaj mają tylko tanią siłę roboczą. Dlatego proszę Was bardzo, jeśli tylko możecie, nie róbcie zakupów w Lidlach i w tego typu sklepach, ale idźcie do polskich supermarketów, do Polo Market lub do innego polskiego, który macie gdzieś blisko. Proszę Was, bo to jest bardzo ważne dla nas Polaków, żebyśmy wspierali. Być może komuś się wydaje, że to tylko kilka groszy i to się nie opłaca, że po prostu tu jest bliżej, że po co, a na co, to nic nie zmieni, to nic nie zmieni, ale to jednak zmieni, to naprawdę zmieni. Jeśli każdy zmieniłby swoje myślenie, byłoby inaczej. A tak naprawdę tym Polo Market nie jest aż tak bardzo drogi w porównaniu do Lidla. Oczywiście w Lidlu pewnie całość wychodzi trochę taniej, ale pomyślcie o tym, że... Pomyślcie o dzieciach swoich, o młodych Polakach, którzy... też wkrótce będą robić zakupy i no niestety, ale jeśli nie będziemy wspierać polskiego przemysłu, polskich produktów, bo w Polo Markecie są polskie produkty, produkty wyprodukowane w Polsce. Zatem bardzo serdecznie Was zachęcam do robienia zakupów tutaj. Nigdy tutaj, oczywiście w miarę możliwości, bo też nie wszyscy mogą, ale jeśli tylko macie wybór i możliwość, to zróbcie to. Ja teraz jestem w Polsce i postaram Wam się przedstawić Polskę oczami Polaka, który przyjechał za granicę do Polski. Przedstawić ją taką, jaka jest naprawdę. O złych rzeczach, o tym, co mi się nie podoba, co chciałbym zmienić, mówić. O dobrych rzeczach też mówić. Za dobre rzeczy wynagradzać, a za złe karać. Jeśli coś jest do zrobienia, coś do poprawienia, to nie można cały czas tylko mówić w superlatywach, bo jeśli pamiętajcie, jeśli ktoś mówi cały czas tylko dobrze, 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 to nie jest to naturalne i nie jest to prawdziwe. Jeśli ktoś mówi cały czas o czymś źle, 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 to też nie jest naturalne. Dlatego ja postaram się Wam pokazywać tę rzeczywistość, tę prawdę. Jak jest naprawdę? Jak to wygląda oczami Polaka, który przyjechał sobie do Polski? Być może ktoś rozważa powrót do Polski i potrzebne mu są informacje takie prawdziwe, nie takie nakłanianie, oszukiwanie, okłamywanie i zakłamywanie, że tu jest tak pięknie, ale też nie takie, gdzie mówią, że tu jest tak źle. Po prostu o złym mówić i o dobrym mówić. Przedstawiać to tak, jak jest naprawdę. To by było chyba na tyle. Zatem jeszcze raz róbcie zakupy w Polo Markecie, nie róbcie w Lidlu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.